Krzysztof Trzaska jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od jutra wystawę tego artysty można będzie oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej. Już od dawna nie mieliśmy tak interesującej, innej wystawy, bo jeżeli Państwo popatrzycie, co się znajduje za mną, a później spojrzycie na przebitki, mamy piękny dekor. Krzysztof Trzaska uwodzi nas poetyką linii, stylizacji, ornamentem i jak również gamami kolorystycznymi. Cykl malarski Zodiak Konstelacje jest kontynuacją pracy nad tematyką zodiakalną, podjętą przez artystę przed wieloma laty. Obrazy namalowane są w chłodnej kolorystyce błękitno-kobaltowej oraz ciepłej. To są ugry, ochry, sieny palone, umbry palone, ciepłe róże i ciepłe fiolety, bo fiolet też również może być ciepłym odcieniem. I myślę, że to, co Państwo zobaczycie, powinno Państwa zadowolić, bo jest wielka poetyka. Oczywiście wystawa nawiązuje do znaków zodiaku, czyli rzec można, że cofamy się bardzo, bardzo daleko w przeszłość, bardzo daleko, do momentu, kiedy zaczął się czas. Według Dariusza Kalety artysta poprzez te obrazy wprowadza nas w poetykę znaku zodiaku, w którym wszystko się może wydarzyć. Gdzie są nimfy, syreny, gdzie przepięknie są malowane i stylizowane na przykład byki. Ja tutaj uwielbiam taki obraz, właśnie zerkam na niego z ukosa, gdzie jest pięknie wystylizowany byk, który przypomina mi malarstwo z Krety, czyli z epoki minojskiej. Nawiązuje nie tylko do secesji, bo można rzec, że jest tu dominujący w jakimś tam sensie stylistyczny wpływ secesji, ale również jest duży wpływ malarstwa z Pompeji, czyli sztuki rzymskiej, fresków z owego okresu. Wszystkie prace będzie można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej od 11 grudnia do 18 lutego, od wtorku do soboty od 10 do 17.